Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Tribal Games i witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, jako że tutaj mamy kontynuację misji Bessie Argest, czyli tutaj musimy przygotować się z Wesemirem do opuszczenia Białego Sadu. Jako że jeszcze tutaj nie wykonaliśmy misji pobocznych, skupiliśmy się w pierwszej kolejności na misji fabularnych, głównych, no i w tym momencie tutaj będę chciał się skupić właśnie... No co ty teraz, no kurde, no ukradło mi się troszkę, ale dobra, tego się nie spodziewałem, ataku. No, ja tu tego raczej nie przeżyję. Jest ich za dużo. No to był przypadek tak naprawdę, no nie oszukujmy się. Kurde, jak ja to przeżyję, to będę mistrzem. Przez przypadek coś im tam po prostu ukradłem. Oni to widzieli, no i zostałem tutaj no, zaatakowany. No ale no cóż, fajnie się zaczyna. Nigdy jeszcze z nimi konfliktu nie miałem tak naprawdę. Ale no cóż, wyszliśmy z niego, można powiedzieć, póki co cało. Jestem ciekaw, co tu się będzie działo. Do miejsca, gdzie diabeł mówi, do... Okej, czyli co teraz? Cała mapa nam wskoczyła, czyli wyszliśmy prawdopodobnie poza obrys naszej tutaj mapy, poza obrys naszej misji. Dobra, mamy dostępne zadanie. My do tego zadania będziemy tutaj dążyć, więc... Za stary jestem na takie podróże. Tak jest. Widzicie? Samo wskakuje. Dobra, czyli wyszliśmy, tak jak mówiłem, wyszliśmy poza obrys naszego świata. Wracamy tutaj do naszej oczywiście rozgrywki. Jeszcze tylko sobie zwróćmy uwagę, czy idziemy w dobrym kierunku? Nie, idę w złym kierunku, a powinienem iść... u mnie znacznik. Czy ten znacznik gdzieś tutaj na naszej mapie jest? Jest, czyli tutaj idziemy. Zaczyna nam tu się robić zachód już słońca. Znacznika mamy 200 stóp, także niedaleko. Myślę, że szybko sobie tutaj dopłyniemy. No, ale jestem ciekawy, czy oni nas tutaj nie będą ponownie atakowali po tym, jak no, ukradliśmy im... Nawet nie wiem, co ukradłem. Bo nie wiem, co im ukradłem, ale okej, zobaczymy w przyszłości. No dobra, tu na drodze możemy spotkać niwgarskich żołnierzy. No i właśnie to jest ciekawe, czy oni nas rozpoznają i będą chcieli na przykład w danym momencie atakować. Też tak może być, aczkolwiek nie musi. A właśnie teraz mamy niwgarskich żołnierzy. Okej, póki co przeszliśmy go o nich jakby nigdy nic. Czyli, no, niekoniecznie muszą wiedzieć, że coś tam zrobiliśmy. Czyli jest po prostu na naszą korzyść. Okej, mamy niby rzekomo kupca i mamy tobie pomóc, tak? Co się stało? Potwory! Potwory z bagien! Mówili, że to niebezpieczna droga, ale nie usłuchałem, no to mam za swoje. Mniej samokrytyki i więcej konkretów. Powiedz, co się stało i jak ci pomóc. I pamiętaj, że Wiedźmini nie pracują za darmo. Kodeks zabrania. No, wybierałem się do czarnych na handel. Nagle koń się spłoszył i zjechał z drogi. Na wyboju zleciałem z kozła, a wóz poturlał się dalej. Zaraz usłyszałem jakieś bulgotanie, rżenie i blaskanie. Coś tam było. Chyba zżarło siwka z kopytami. Towar został pewnie na wozie, ale samemu strach sprawdzić. Myślałem, że może wy...
Najbardziej mi na takiej skrzyneczce zależy. Przynieść ją, błagam. Dobrze, myślę, że poszukamy tej skrzynki. Niech będzie, idę. Jeśli znajdę tę skrzynkę, dam znać. I też tak zrobimy. Czyli śledzimy zadanie, cenna przesyłka. Użyj wiedźmińskich zmysłów, znajdź miejsce, w którym wóz zjechał z drogi. No i tutaj używając wiedźmińskich zmysłów, idziemy do wskazanego punktu na mapie. Mamy ślady, możemy ślady zbadać. Wozu zjechał w bagna. Czyli już mamy tutaj wstępne informacje. Okej, okay. Używając dalej wiedźmińskich zmysłów, idziemy do przodu. Jesteśmy w obszarze poszukiwań. No i jest i wóz. Jest i wóz. Ale właśnie na czerwono coś tu mamy. Możemy zbadać. Wóz jest naszpikowany strzałami. Ciekawe. Warto się tu dokładniej rozejrzeć. Dokładnie. Mamy konia. Ten został trafiony strzałą. Strzała. O tym nie było mowy. Właśnie, czyli cała sprawa już nam tutaj, można powiedzieć, jest śmierdzi. Albo tu jeszcze jeden worek jest do podniesienia. Coś jeszcze znajdziemy. Warto się tutaj jeszcze rozejrzeć. Skrzyneczka z towarem. To musi być ta skrzyneczka, o której mówił. Tak jest. Krwią. Ludzką. Aha, dobra, coś tutaj jeszcze mamy. Prosto w szyję. Dobry strzał. Albo ten mój kupiec ma poważne problemy z pamięcią, albo kłamie. Czyli zapewne zając życie kłamie. Okej, okay, utopiec, wycofajmy się. Udamy się do naszego kupca. Niestety pusty. No więc słuchamy wyjaśnień. O, i co? Znalazłeś tę skrzyneczkę? No właśnie, i tutaj mamy teraz dwie możliwości, by z nim porozmawiać. Przyjrzałem cię lub znalazłem proszę, czyli po prostu albo wnikamy w co tam się stało, albo po prostu dajemy mu. I na tym się kończy nasza przygoda, ale myślę, że możemy z nim porozmawiać. Tak, znalazłem twoją cenną skrzyneczkę, a także kogoś, kto wyglądał na woźnicę ze strzałą w szyi. Na tych bagnach nie ma driad, a utopcy i baby wodne z łuku raczej nie strzelają. Innych podejrzanych brak, więc stawiam, że... Uważaj, za tobą! Nic za mną nie ma. Jestem wiedźminem, usłyszałbym. Tak jak słyszę twoje tętno. Bardzo szybkie zresztą, jak u kłamcy. Zobaczmy, czy lepszy z ciebie jeździec niż oszust. Czyli co? Czyli on w tym momencie ma zamiar uciekać nam tutaj konną. No i tak czasem bywa, ale na szczęście mamy naszą płotkę w pobliżu i możemy ruszyć w pogoni za tym naszym oszustem. Póki co go pomału doganiamy. Teraz wolno. Trzeba go stąd zabrać. Pobudka! Widzisz? Kłamstwo ma krótkie nogi, choćby nawet wlazło na konia. A teraz mów coś za jeden. I czemu napadłeś na ten wód? Starszy szeregowy Jan Germer, Temerski 6 Pułk, 2 Kompania. Rozwiązana, ale wciąż działa. Po cichu, z lasu. To był transport medyczny.
Nie chciałem, żeby dotarł do czarnych. A leki przydałyby się naszym chłopcom. Wielu choruje. Pójdźmy, to może przeżyją, jeszcze zawalczą wolną północ. Okej, mamy trzy możliwości. Zabieram cię do Nilfgaardczyków, dobra, jedź, puszczę cię, ale leki sobie zachowam. Ja myślę, że tutaj będziemy wyrozumiali w tej sytuacji i puścimy go. Niech jedzie dalej, z lekami oczywiście, bo to jednak dla szlachetnego celu, powiedzmy, że jest. Dobra, jedź. Życzę tobie i twoim chowającym się po krzakach żołnierzom wiktorii w starciu z Nilfgaardem. Poczucie humoru masz podłe, ale porządny z ciebie, chłop. Masz to złoto, które obiecałem. Wypij za nie, za srebrne lilie i pamięć Foltesta. Okej, okay. Czyli co, no, misja została w tym momencie ukończona, cenna przesyłka. Zadanie ukończone, więc w tym momencie się oczywiście żegnamy, a my się widzimy oczywiście już niebawem w kolejnym odcinku. Cześć i czołem!